Słowo Boże mówi, oto idą dni. Mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go w ich sercu. Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Setki lat przed Jezusem prorok Jeremiasz mówił o tym, co się wydarzy na krzyżu Golgoty, co w Chrystusie Jezusie zrobi Bóg. To, co on mówił, było tak niejasne dla tamtych ludzi. Oni w ogóle nie byli w stanie pojąć, co to znaczy mieć Boga wewnątrz siebie. Oni nie rozumieli, co to znaczy czuć jak Bóg, myśleć jak Bóg, mieć takie same koncepcje jak Bóg. Oni tego nie rozumieli. Ale Bóg mówi, ja zawrę nowe przymierze, zupełnie inne niż to, co było wcześniej. I nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Bóg Cię nie odrzuci, mimo wszystko, co uczyniłeś. To jest obietnica Boża, wygłoszona przez proroka setki lat przed tym, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Żyjemy w wiecznym, nieutracalnym przymierzu z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Obojętnie, co się stanie w Twoim życiu, obojętnie, jaka sytuacja nastąpi w Twoim życiu, jesteś bezpieczny, jeżeli chodzi o Twoją wieczność. Bo Słowo Boże mówi, że prawo przyszło przez Mojżesza, a łaska przez Jezusa Chrystusa. To są zupełnie dwie odrębne sfery. Wiecie, im bardziej jestem świadomy tego, że jestem bezpieczny w swoim życiu, tym bardziej pragnę służyć Bogu i tym większą mam siłę, aby przeciwstawiać się grzechowi. W ogóle nie pobudza mnie to do tego, abym szedł w grzech. W ogóle. Ponieważ prawo Boże zostało złożone w moim sercu. Ono jest w środku mnie. I ono jest w środku Ciebie. I to nie o to chodzi, aby przestrzegać te prawo. Tylko posłuchaj teraz. Chodzi o to, żeby pozwolić, aby te prawo działało samodzielnie. Ono sobie będzie działać. Ono będzie sobie działać, jeżeli Ty na to pozwolisz. Dlatego jesteś tak bezpieczny. I kiedy będziesz się uwielbiał Boga, uwielbiaj Go z miejsca absolutnego bezpieczeństwa. I powiedz, Boże, ja jestem wdzięczny Tobie, że Ty złożyłeś we mnie Twoje prawa. Że Ty masz złożone na stałe we mnie Twoje prawa. Że zawarłeś ze mną absolutnie nowe przymierze. I to jest przymierze, które jest pewne, wieczne, nie do złamania. Ani Ty, ani ja nie możemy złamać obietnicy Bożej. Ponieważ powiedział ją sam Bóg, każdy Twój grzech został zutylizowany na krzyżu Golgoty. Jesteś absolutnie nowym stworzeniem. Nie masz nic wspólnego z tym, co stare. I w tym jest siła do nowego życia. To w tym jest siła do nowego życia. I Bóg mówi, ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? On się pyta, jak myślisz, czy w ogóle jest dla mnie coś niemożliwego, skoro wszedłem w Ciebie i tam zamieszkałem? I mimo tego, co zrobiłeś i co nadal robisz wielokrotnie, dałem Ci dowód, że Cię kocham i uczyniłem Cię obywatelem nieba. Czyż jest dla mnie coś niemożliwego, od kiedy ja uwierzyłem w to, że Jezus umarł za moje grzechy. Od tego momentu zrozumiałem, że śmierć nie panuje nad moim życiem. A jeśli nie panuje śmierć, to nie panuje też choroba,
to nie panuje grzech, to nie panuje patologia, to nie panuje bieda, to nie panuje diabeł, nic nade mną nie panuje. Od kiedy Jezus zaczął panować nade mną, to nic nade mną nie panuje. Nic nade mną nie panuje. Nic nad tobą nie panuje. Od kiedy przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nic nad tobą nie panuje. Jesteś w stanie wziąć autorytet nad wszelką demoniczną siłą. I ty musisz zdecydować, czy chcesz. Ty musisz zdecydować, czy chcesz. Ja zdecydowałem, że chcę. Ja zdecydowałem, że chcę. Ja uwierzyłem w łaskę. Dzisiaj moje życie jest silne. I dzisiaj jestem nieśmiertelny. I dzisiaj jestem pozbawiony kompleksów. A diabeł drży, kiedy widzi moje życie. I diabeł drży, kiedy widzi twoje życie. I kiedy będziesz teraz uwielbiał Boga, to zrób to tak, jakby Jezus miał wrócić jutro. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Jezus z Nazaretu, wywyższamy Ciebie. My ogłaszamy Twoje panowanie w nas. Wywyższamy Ciebie, Jezus.
Jesus, most precious, 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 most
Jeśli pojawiasz się gdzieś ty i pojawia się razem z tobą konflikt, to to jest duchowe, to jest duch. To jest duch chaosu, to jest duch zamęczu. Nie chcę na was nakładać rąk, ale chciałabym, żebyśmy zrobili proste wyznanie poprzez to, że wyrzekniecie się tego duchu. Jeśli to jesteś ty, jeśli jesteś tą osobą, pamiętaj, że Bóg przychodzi dzisiaj do ciebie z pomocą. Jeśli to jesteś ty, że pomimo tego, że się starasz, cały czas gdziekolwiek się pojawiasz, to wraz z twoją osobą pojawia się konflikt. To jest duchowe, to jest duch. Wyjdź do przodu, będziemy się modlić. Bóg przychodzi do ciebie z pomocą. My nie jesteśmy tutaj po to, aby zrobić jakieś liturgiczne spotkanie. My jesteśmy tutaj po to, aby dotknąć nieba, aby wziąć rzeczy z nieba, aby realnie niebo pocałowało ziemię, aby realnie to, co w niebie, wydarzyło się w twoim życiu. Bóg chce, abyś doświadczał realnej wolności. Nie wstydź się. Nie wstydź się. Jeśli towarzyszy ci chaos przez wiele lat, jeśli jesteś człowiekiem konfliktu, to wyjdź. Wyjdź. Szokolorowa, sakolorowa, se. Etalona, to ja szantę.
Diabeł był już pokonany. To, co pokazano Tobie, to jest kłamstwo. Kiedy przyszedłeś na tą ziemię, diabeł był już pokonany. Nie wierz w to kłamstwo, że on nie jest pokonany przeze mnie. Żadne prawo tej ziemi
nie wpłynie na życie tych ludzi tutaj, którzy są teraz. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam, że każdy z tych ludzi, Ojcze, przejdzie wielkim krokiem wiary nad każdym kłamstwem ziemi. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Pomoc!
bój się, bo słowo mówi, że nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. I na próżno trudzi się człowiek, ale kiedy Ty ufasz Bogu, kiedy Ty w wierze poddałeś Mu swój dom, kiedy Ty w wierze poddałeś Mu całe swoje życie, to ma u Ciebie staranie.
moc w Tobie jest. Szczęśliwi ci, którzy w domu Twym nieustannie chwalą Cię. Szczęśliwi ci, których moc w Tobie jest. Szczęśliwi ci, którzy w domu Twoim nieustannie chwalą Cię. Szczęśliwi ci, których moc w Tobie jest. Szczęśliwi ci, którzy w domu Twym Thank you.
serce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś.
Cię kochamy. Tak Cię kochamy już. Umiejętności wszelkiego rodzaju, Panie.
uczyniłeś nas szczęśliwymi, Boże nasz. Nic nas nie powali. Nic. Nic nas nie powali. Nic nas nie cofnie, Panie. Będziemy Cię uszczęśliwiać, Duchu Święty, każdego dnia. Każdego dnia. Uwielbiam Cię, że jesteś szczęśliwy z uwagi na nas. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus, że jesteśmy radością Twoją. Dziękuję Ci, że jesteśmy w rodzinie. W Twojej rodzinie.
związane z jakąś dziedziną morza. Bardzo możliwe, że związane z owocami morza. Jeżeli masz takie objawienie, jeżeli to jest zgodne z tym, co w Twoim duchu się dzieje, to przyjmij to jako potwierdzenie tego. Ojcze, przede wszystkim ewangelizację w wakacje, Ojcze.
Ojcze, dziękuję Ci za tych ludzi, którzy są na ulicach, Ojcze, którzy głoszą Chrystusa na ulicach, którzy są w szpitalach. Ojcze, dziękuję Ci za to. Uwielbiam Cię za to, Duchu Święty. W imieniu Jezusa ja przynoszę Ci każdą akcję ewangelizacyjną, każdą akcję uzdrowieńczą i uwolnieniową w czasie tych wakacji. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Chroń tych ludzi w tym czasie i wprowadzaj ich w miejsce, w którym będą odnosić największe sukcesy. Prowadź ich do synów pokoju. Niech Twoi aniołowie ich strzegą. W imieniu Jezusa. Holy Spirit, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Uwielbiajmy Boga i już zaczniemy rozstawiać krzesła. Nie rozpraszajcie się, niech nie wychodźcie. Po prostu bądźcie. Mamy sirę, Thank you.